3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja 3 maja. W dobie pandemii obchody 229. rocznicy były inne niż zazwyczaj. Rano pod pomnikiem Konstytucji kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta, prezydenci Łukasz Borowiak i Adam Mytych oraz przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Tomasz Malepszy. A także przedstawiciele organizacji Marek Goryniak z Leszczyńskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz prezes Leszczyńskiego Oddziału Związku Sybiraków Janina Tonicka. Także posłowie uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wiązanki złożyli poseł Wiesław Szczepański i poseł Grzegorz Rusiecki. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Konstytucji amerykańskiej. Przyjęta w 1791 roku znosiła liberum veto i wolną elekcję. Polacy jej nie obronili i przestała obowiązywać dwa lata później w 1793 roku drugiego rozbioru Polski. W 1795 roku mocarstwo Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru i wymazały Polskę z map Europy na 123 lata.